Słyszałem, że generalnie wczoraj dużo streamerów, którzy oglądali Cage'a, kurwa, face to face, jak zwał, tak zwał, to podobno polecieli w pizdu dzięki BDS-owi. Boże, jak dobrze, kurwa, że nie miałem wczoraj streama, bo mi się nie chciało. Siema. Oj. Nie, ta kamera by wyskoczyła. Dzień dobry wszystkim. Remsuła mnie zwyzywał. Ta, już patrzę, coś widziałem. No już widziałem. Dobra, co on to mówi? Wziąłeś nick? Kurwa, z głowy. Człowieku, to się myśli. A nie, kurwa, nick Michał Czereśnia 12.pl, Polska. Ale nie mam Czereśnia. Ale no, 12.pl to jest najbardziej taki typowy polski nick. W sensie, wiecie, generalnie właśnie mój nick na lidze, KrokJungler12.pl, właśnie z zamysłu miał być najbardziej polskim nickiem na świecie. Chyba się udało. Nie pij z łyżeczką, bo sobie oko w wodę ubierz. Kurwa, nie wierzę w takie rzeczy, ja słyszałem o tym od lat, że o, bo to tamto i kurwa, chuj. Nie wiem, czy to jest prawda. Jest, w ogóle ja bym chciał bardzo serdecznie przypomnieć, gdyż ponieważ jutro jest sobota, od godziny 12 jest, kurwa, stream 24h. Nawet nie 24, bo 25. Dokładnie tak, 25h, poniedziałek w ogóle, kurwa. Poniedziałek będą rzeczy związane jeszcze, kurwa, z nowym sponsoringiem. A, i to w sumie tyle, no, chyba tyle. Twitch generalnie od jakiegoś czasu jest jakiś, kurwa, dziwny. W sensie chodzi mi dziwny. Dziwnie egzekwuje swoje prawa. Jakby, a, nie wiem, Random Bruce dostał bana permanentnego na 2 dni. Także niezła permanentna banicja, 2 dni, wow. Permanentnie został odpierdolony. Random Bruce unbanned 13 hours ago, kurwa, last ban 3 days ago, unbanned after 2 days, także dostał na czas nieokreślony. Chuj wie, co to znaczy, kurwa, dla Twitcha. To ja, kurwa, za nagość na streamie dostałem 3 dni, a ziomek Zenlordy dostał to ja, kurwa, następnym razem, jeżeli dostanę bana, odpukać, żeby nie dostać. Tak samo będę mówił, ale mi jest, kurwa, smutno, że dostałem bana. Boże, do administracji Twitcha wziąłem komputer na kredyt. Kurwa, jest mi przykro, poświęciłem całe swe życie dla Twitcha. Proszę, odbanujcie mnie po 2 dniach z mojej permabanicji, bo dostałem bana za coś, z czym mogłem walczyć i powiedzieć przepraszam, jak ktoś wysyłał N-wordy w donate'ach, ale miałem na to wyjebane. Ziomek dostał bana z własnego powodu, kurwa, jeszcze się spłakał, ja pierdolę. Jeżeli ktoś ci daje N-worda w, kurwa, donate'ach, no to chyba robisz wszystko, żeby nie dostawać N-wordów w banicjach, tak? Kurwa, N-wordów w donacjach. Czy ja dostałem kiedykolwiek N-worda w, kurwa, donate'cie? No nie, bo, kurwa, istnieje coś takiego jak filtracja dotacji, kurwa. Trzeba, kurwa, zrobić siebie ofiarę. Znaczy, no wiecie, no kurwa, można powiedzieć, że o, bo na 10 tysięcy godzin przestreamowane, to jak przez 10 minut coś się działo, to chuj. Nie, kurwa, on nawet, chłop, wiecie, co raz zrobił? Wiecie, właśnie taki przed chwilą powiedziałem o filtracji donate'ów, co nie? Wiecie, że ziomek raz, kurwa, wszedł w Stream Elements, wszedł w zakładkę donate'y, zjechał, kurwa, na sam dół i pokazał słowa, które są filtrowane na streamie. To tak jak ja bym, kurwa, teraz wszedł i pokazał, wiecie. No kurwa mać. I tam normalnie były, wiecie, brzydkie słowa napisane, ale nie wiem. W ogóle, kurwa, cat, dzieje się chujowo, kurwa. Straciłem 6 zł, czajcie to? Straciłem 6, kurwa, zł. Bo się Ethereum spierdoliło i straciłem 6 zł, kurwa. O! 6 zł, kurwa, i 30 grosy. Jebany, kurwa, kryptowaluty. Powiedz coś po C++owemu. See out, hello world, include iostream. Nie pamiętam. Wiecie, programistą to nie jest moja, kurwa, działka, wiecie? Bardzo dobrze, to krypto idzie w dół. Kurwa! Ale to, nie, to nie tak działa, wariacie. To, że kryptowaluty lecą w dół, to nie sprawi, że nagle twój, kurwa, RTX 3060 będzie kosztował 15 zł taniej. To tak nie działa. Czy widziałem nowy koncert Sobla? Ej, to może ja zrobię tak samo, co? Ja może zrobię tak samo. Sorry, chat, mam dzisiaj chujowy humor. Prowadźcie stream za mnie, bo jestem obrażonym artystą. Prowadźcie stream za mnie, a ja będę mówił co trzecie słowo, co? Bandyta, dziary na puryja.
Czajcie? To doszło do takiego poziomu, że ziomek jest kurwa znudzony własnym utworem. O mega lol! Ziomek jest znudzony kurwa własnym utworem. Tego jeszcze nie grali, co? Co robię? Udaję Sabela, Sabla, czek on tam kurwa miał. I wiesz, bandyta dziary na pół ryja. Wiecie co jest kurwa w tym wszystkim najlepsze? Że, jakby to powiedzieć, w momencie gdy dzieje się u ciebie chujowo w życiu, to i tak musisz zacisnąć zęby i udawać, że jest dobrze. A nie kurwa, stoisz na scenie z mikrofonem i mówisz, bo zjebaliście mi humor. Kurwa, ludzie niektórzy zapłacili po 200-300 zł kurwa, żeby zobaczyć to gówno, a ziomek stał i coś pierdolił. Wiecie co chodzi, jebany sambel, plus jeden. No kurwa mać, ja miałem mnóstwo takich sytuacji, w których czułem się jak jebane gówno, a prowadziłem streama z uśmiechem na ryju i nikt nawet nie wiedział, że czułem się jak gówno. Na przykład teraz? Nie, teraz czuję się kurwa ok. Tylko troszeczkę się nie wyspałem. No bo spałem, zasnąłem koło godziny 7-8. Nie rano, coś takiego. A ci co oglądali to zamiast wybuczyć to śpiewali? Kurwa, ja wam powiem tak. Według mnie, kurwa, Sobel to generalnie się spierdala z rowerka coraz bardziej i bardziej z dnia na dzień. Dojdzie do takiego momentu, że ziomek wróci do KFC na kasę i chuj. Już nie jest lubiane przez większość? Haha! Kurwa! I dlaczego mam bekę? Dlaczego mam bekę? Bo ja nie lubiłem kurwa Sobla zanim to było popularne. S. Pozdrawiam cię Kiślu23. Dobra czat. Będziemy dzisiaj odpalać kurwa wspomnienia. Cudowne wspomnienia z czasów. Chuj wie w sumie kiedy to było. To był ja chyba jakiś 2018 rok. Będziemy dzisiaj wspominać, jak to kurwa wyglądało wszystko. Jak się grało w tą cudowną grę. I co? Jaka jest pierwsza lokacja, jaką chcielibyście odwiedzić, co? Jaka jest pierwsza lokacja, jaką chcielibyście odwiedzić? Tilted Towers? Tilted Towers nie było w pierwszym sezonie, chat. Tilted Towers nie było w pierwszym sezonie. Widzicie? To jest taki pierwszy sezon, jaki był. Więc ja bym poszedł na Loot Lake, szczerze mówiąc. Ja bym poszedł na... Ale kurwa, duże sensitivity. Boże, pamiętacie to? Tutaj. Po czym jest to? Tutaj ludzie zawsze mieli takie problemy na początku z dobudowaniem się do tego. O! Żeby tutaj, wiecie... O, skrzynecka! Kurwa, broń, o. Chyba kurwa na tym kliencie nie da się skrzyneczek otwierać. Nie da się skrzyneczek otwierać, ale wiem, że pod tyldą i tak można, wiecie, wyciągać... O, widzicie? Wyskoczyła ten i można sobie komendy napierdalać i tak. A to musiałem znaleźć te komendy, które są, wiecie. Wujosef, pozdrów go. Dzięki. No i generalnie tutaj była najlepsza tutaj? To była najlepsza lokalizacja, jaka mi się podobała w pierwszym sezonie. Lądowanie tutaj było zajebiste, bo tutaj zawsze były dymy. Zawsze z tych paletek się zbierało po prostu mnóstwo... wiecie, jak to się nazywa. Drewna się zdobywało po prostu z tych palet. Tutaj w sumie trochę metalu też można, ale te metale były OP. Palety były OP. Z tych palet... Jesus! Z tych palet kurwa było tyle drewna, to było tak OP. Tutaj zawsze jakaś klepa była fajna. Tutaj było zajebiście. Tutaj było naprawdę zajebiście ta lokalizacja do lądowania. Zawsze tutaj jakieś duże dymy były i tak dalej. Pokaż mapę. Proszę. Oj, czekajcie. O. Proszę bardzo, mapa. Aktualnie idziemy na Loot Lake'a. Właśnie tak, to jest prawda, tutaj się zgadzam. Ja osobiście nie lubiłem Loot Lake'u, bo woda była taka kurwa broken. W sensie, ta łódeczka, boże, na tej łódce to tyle fajtów było. Na tej łódce było tyle fajtów. Ta łódka, dla ludzi, którzy nie grali w Fortnite'a na samym początku, ta łódka była kosmicznie ważną rzeczą. Dlaczego? Bo normalnie na wodzie nie można było stawiać. Na wodzie nie można było nic stawiać. I właśnie ów łódka była tak naprawdę takim punktem zaczepienia, żeby można było coś postawić. Ale, tak jak widzicie, ja w tej chwili trzymam shifta, wszystko i ta woda mnie strasznie slowuje. Ja jestem tak kurwa wolny. Schodki? Da schodki, ale wiesz, ludzie na początku jak grali, to nie ogarniali takich rzeczy, co nie? I wiesz o co chodzi. Tutaj ta łódeczka była kosmicznie ważna, bo ona po prostu była punktem zaczepienia. Albo tutaj jest taka kurwa, jakby to nazwać, taki cave'ik. Zawsze często były tak zwane kurwa zagranatnienia. Zagranatnienia były, bo tutaj była skrzyneczka na samym końcu. O, w tym miejscu. Jak miałeś granaty, to po prostu rzucałeś kurwa granaty tutaj jakieś kurwie i ich rozpierdalałeś wszystkich. Przeszukaj.
A bez kitu z tego chyba amunicja wypadała, z tego co pamiętam. I no, tak to wygląda. A poczekajcie, zaraz zobaczę jakieś... O, bez kitu, kurwa, jakie to było obrzydliwe, w sensie obrzydliwe. Tutaj ten ekwipunek był tak, kurwa, niewygodny do obsługiwania. Był okropny do obsługiwania, zwłaszcza opuszczanie amunicji było, kurwa, chujowe. Bo robiłeś tak, musiałeś wybrać dokładnie, kliknąć upuść. Nie mogłeś po prostu złapać i wiesz, tak hits. A nie, można było. O lol, to już kurwa zapomniałem, że tak można było. Ale to wciąż było takie strasznie, kurwa, niewygodne, bo nie łapię czasem. To było, kurwa, tak i to działa? O kurwa, syn. No, jakie to ma obrażenia? 39! Ja pierdolę! 39! 39 obrażeń. A, nie można było, kurwa, jednak. W pierwszym sezonie nie można było dawać schodków tutaj. Ten dźwięk, no, wsłuchajcie się w to jeszcze raz, razem ze mną. O, to też chcę, to było zajebiste. To było zajebiste, brońka. Ona taka fajna, wolna była na początku. Jak włączyłem starą mapę? Spoko, spoko, będzie tutorial na TikToku, żeby podbić wyświetlenia. Dobra, i teraz to się robiło tak, o kurwa. Biegłeś, kurwa, jak frajer pompa i robiłeś tylko taką peace, kurwa, peace. No, kurwa, jakie to było OP. A jak się zajebie, to będę miał animację spadania, czy nie? Aha, jestem unkillable. A, interesting, kurwa. O! Kurwa, to to? Pokaz, 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 pokaz. To to? Jebany! Znalazł! I wyobraźcie sobie, że graliście sezon pierwszy i robiliście taką... Ja pierdolę! Ale to było zajebiste. Daj mu VIP-a. Każdemu teraz VIP-a. Czajcie to? Kiedyś byli jacyś widzowie, co napisali do mnie: Michał, jak przyjadę do ciebie pod dom, to dasz mi VIP-a? Mieszkam 500 km, kurwa, od ciebie. A tak, mordo, ja mam ci, kurwa, VIP-a dać za to, że ty uprawiałeś sport? Jak ta gra wyglądała na najniższych, na samym początku? Pach, 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 pach. O kurwa. Wygląda identycznie co teraz. Wow. FOV 120. Mam kurwa skert. FOV 120. Oh damn, dziękuję bardzo. Holy motherfucking shit. Ty kurwa, pokaż mi większy FOV jeszcze. FOV kurwa 300. O chuj. Co jest, kurwa? Ej, bo grę rozkurwiłem. Czekajcie, trzeba naprawić. Proszę bardzo, w tym miejscu zdobyłem swojego pierwszego wina w Fortnite. Dokładnie w tej lokalizacji, tutaj właśnie, za tym kamieniem. Nawet mam szata, kurwa, z PlayStation 4 jeszcze grałem. W tym miejscu tutaj frajerów wyklikałem ze Skara. Tak, kiedyś to było. Patrz, tutaj podnoszę mojego ziomka Maćka. Podniosłem go. Jeszcze go podnoszę. Michel Book Gierki? No bo Michel na PlayStation było zajęte, to Michel Book Gierki, tak? Patrz, kurwa, jak zbiera mi te maski, jak kok spierdalony. Bo wtedy automatycznie się nie podnosiło, tylko musiałeś wszystko, kurwa, podnosić, wiesz, ręcznie. Wszystko musiałeś ręcznie podnosić, kurwa, z kill-offem w ręce. Bo tak to brońki się zamieniały slotami. Strasznie to było, kurwa, niewygodne. Tam mój ziomeczek otworzył z żółta. Miałem 4 karabiny. No bo kurwa, tak się grało kiedyś, no co? Tam jakiś ziomeczek się... O, zajebali mi ziomeczka. Już go stwierdzić, że będą dobijać. A coś trafić, kurwa, nie mogli. O, dobili go. Tutaj sobie biegnie. Trafił mnie, kurwa, za 39 HP. Ja mam 20, a mam w złotym skazę. Jest, kurwa, unik. Rzucił nejda frajer. Chuj. Biegnie frajer pompa, a ja tak o. Raz wyklikany, kurwa. Jeden frajer pompa. Ten strzela rakietnicą, kurwa, w tamtą ściankę, chuj wie czemu. Pyk, kurwa, wyklikany drugi. Nie, wtedy się nie grało na boty, kurwa. Patrz, widzisz go? Widzisz go? Widziałeś go? Widzisz go? Pa, 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 kurwa, jak się kampi, kurwa, kątą. Pa. Pa, jak stoi, kurwa, za ścianką. Widzisz to?
Za WP-ą wcelowany. Jakbym nie trafił, to bym się zesrał. Nie trafił na szczęście. Tutaj kurwa przegrywam z rozrzutem amunicji. I chuj, nie mam amunicji. Pach kurwa, zmiana broni. Pyk kurwa, pyk. I my kurwa. Esa, Michel Bugierki likwiduje. Ho, 7 fragów kurwa, królewskie zwycięstwo. A ty coś gadasz. No, tak się grało kiedyś w tego Fortnite'a.